zieloną. Ja chcę pachnieć tobą od wieczora aż po świt. Tańczyć jak szalona tylko w twych ramionach, gdy całujesz mnie jak. Przestanę, niechaj wszyscy wiedzą, że kocham tylko ciebie i kochać nie przestanę. Ty i ja na dobre i złe. Kocham tylko ciebie i kochać nie przestanę. Niechaj wszyscy wiedzą, że niech wiedzą, że tak niespodziewanie moje ty kochanie zapragnęłam z tobą. Rozum, bo po co mam na pozór marzeniami tylko żyć? Nawet jeśli kiedyś łzami się zaleje i powiedzą głupiaś ty. Hej głupia ty. Dzisiaj moje serce znów się głośno śmieje i maluje słodkie sny. Kocham tylko ciebie i kochać nie przestanę. Kocham tylko ciebie i kochać nie przestanę. Ty i ja na dobre i złe. Kocham tylko ciebie i kochać nie przestanę. Niechaj wszyscy wiedzą, że niech wiedzą, że. Finał Radia Cud już teraz przed wami roztomili, tak samo jak i przed wami, Joanna Kaczorowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mam kilka słów o kolejnym 575. notowaniu radiowej listy śląskich szlagierów. Szlagierowo to notowanie odbyło się w minioną niedzielę. Proszę posłuchać, jak wyglądało. Na miejscu 10 Kobiety na walizkach, Siła w nas. Na 9 Bernadeta Kowalska, Z całego serca. Miejsce 8 Bożena Mielnik, Fantazja. 7 Dawid Janiak, Nie przestanę kochać ciebie. Kamraty tanecznym krokiem uplasowało się na miejscu 6, a na 5 Karpowicz Family, Nie mów, że się nie da. 4 Golden Mix, Kto się czubi, ten się lubi. Miejsce 3, duet Romantika, Apetyt na miłość. Na 2, Krizox for Duo, Taka będzie wiosna. I miejsce 1, Arkadia Band, Lava. No i tak właśnie wygląda 575. notowanie. Ja dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. 575. finał Radia Cud, a na fotelu lidera szlagier Lava. Oczy me i myśli piękne oczy, a w nich pioruny iskry dwie, więc nie daj się zaskoczyć. Gdy zechce, będziesz tonął w nich, tak będziesz pod wrażeniem, a innym razem rzucę czar i w kamień cię zamienię. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa.
gdzie jesteś ty, a ja cię łapię wzrokiem. Ty ciągle blisko obok mnie, dosłownie krok za krokiem. Odważnie stawiasz pierwszy drink, a ja wiem, o czym marzysz. Zaczynasz słowem jakiś flirt, uważaj, bo się sparzysz. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, żywym ogniem płonę. Nie ryzykuj, lepiej więc uważaj i nie wskakuj do niej. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, rzucam smutki i żale. Chcę dziś tańczyć do białego rana, dzisiaj chcę zaszaleć. Szlagier Lawa w radiowym notowaniu na najwyższym pudle, a tutaj u nas w telewizyjnym wydaniu? Poza Fest Topką LSS. Poza Topką też jeszcze dwa szlagiery. Jakie? To już po wywiadzie z naszym gościem, Edkiem Dworniczkiem. On już narychtowany. Zapraszam na wywiad. We Andrzeju na bufeju stoi szolka bąka feju. Bardzo chciałech napić się kafeju z Katarzyną, ale ona cały tydzień leży pod pierzyną. Bez to prosił, żech na kafej rubą Magdalena. Z Magdą chyba jakiś fajny romans się zaczyna. Małą czarną co sobota pijamy no z Basią. Tak se myślam, bo czasami mylam Basia z Asią. Więc samemu z filiżanką to je bardzo nudnie. Ja tam wola z koleżanką pić kafej w południe. Hej Tereso, wpadnij do mnie na espresso. Propozycja jest kusząca, marzam o tym od miesiąca. Hej Marianna, skuś się na Amerikana. Kafej latte też ci mogę zrobić z rana. Ja ci powiem, kafej z rana jak śmietana. Umówiła ze Klaudiuszem się na cappuccino, ale ten warunki swoje stawiać mi zaczyną. Więc regularnie we kawiarni trafia się z Leonem, chyba że już mam terminy wszystkie nałożone. Arturowi za parzułach po turecku kawa, z tym Arturem to jest zawsze przefajną zabawa. Jak widzicie, na tym świecie ciężko pić samemu, nawet jeśli to by była kawa z RFN-u. Hej Tereso, wpadnij do mnie na espresso. Propozycja jest kusząca, marzam o tym od miesiąca. Hej Marianna, skuś się na Amerikana. Kafej latte byś ci mogła zrobić z rana. Ja ci powiem, kafej z rana jak śmietana.
Hej Tereso, wpadnij do mnie na espresso. Propozycja jest kuszcząca, marzam o tym od miesiąca. Hej Marianna, skuś się na Amerykana. Kafe latte też ci mogę zrobić z rana. Ja ci powiem, kafe z rana jak śmietana. Ja ci powiem, kafe z rana jak śmietana. O ja! Dobry wieczór Państwu! W każdą noc i dzień czekam choć na mały znak. Chcę, by przyszła tu i zmieniła wokół świat. Pójdę tam, gdzie noc splata się z początkiem dnia, by usłyszeć ją w drżeniu strun i szumie traw. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia. Jest jak kojący ciepły deszcz, co zwilża twarz. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz, by w końcu mogła spełnić się, co tylko chcesz. Brzmi barwami nut w szlagierowym studium, laureat debiutu 2023 roku Listy Śląskich Szlagierów. Szlagierowo.pl, czyli kto? Edek Dworniczek. Witam cię, Edku. Pięknie cię witam również. Dzień dobry, witam Państwa również. Edek, dobra, tam już były dyplomy, tam były podziękowania, no to już wszystko jest za nami. Tak, ale robimy taki audyt, o, to jest bardzo fajne słowo, koncertu, który właśnie promował twoja debiutancka płyta, Moja Nadzieja. Czy nadzieja jest matką naiwnych, można byłoby zapytać. No. Wiesz co, moja nadzieja jest takim, że tak powiem, spełnieniem moich marzeń i opowiem szczerze, jestem mega zadowolony z tego koncertu i z tego, jak nam to wszystko wyszło, bo i świetnie się spisali moi goście zaproszeni na ten koncert i publiczność dopisała. I Sebastian stanął na wysokości zadania, także było wszystko genialnie po prostu. Czyli tak w skali od 1 do 10? 12. 12. No i to będzie taka dobrunota, Kero podsumuje właśnie ten koncert. Kto z Państwa nie widział jeszcze, to będzie miał już niedługo okazję zobaczyć, a o tym koncercie dzisiaj będziemy klachać, więc będziecie mogli sobie wyobrazić, jak to było 26 maja. Pójdę tam, gdzie noc splata się z początkiem dnia, by usłyszeć ją w drżeniu strun i szumie traw. Koncert promocyjny, 26 maja, cofnijmy się jeszcze do tego czasu. Edek, powiedz mi, był żeś przyjęty, traktował żeś to tak bardzo poważnie, w stylu takim, że żona na przykład coś do ciebie godo, a ty w stylu Małguni Rozynek, nie mów do mnie teraz, albo że przede mną cel życiowy, a ty mi kobieto tutaj... Zawracasz głowę. Ja sprzątanie, zawracasz głowę. Jak to było? Powiem ci, nie, byłem skupiony od samego początku do samego końca i te skupienie powodowało, że nie denerwowałem się, bo jakby nie było już trochę lat za mną występowania na scenie i przed kamerami, ale mimo wszystko starałem się, żeby wszystko wyszło tak, jak sobie to zaplanowałem, także to był taki stresik na zasadzie, żeby nic nam się nie wysypało, o, w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o tutaj żonę, to ja z żoną widzieliśmy się na koncercie, bo ona też była. Dopingowała mi cały czas, także wszystko było w najlepszym porządku. Edek, dzisiaj żeś już jest bogatszy o kolejne doświadczenia. Sążeś też powiedział, że trochę tych występów scenicznych już jest za tobą, ale to już jest taki moment, że to jest
no tego, żeś oczekiwał, to żeś osiągnął i koniec, czy jeszcze trochę roboty jednak przed tobą? Wiesz co, to jest taki początek, bo tak to traktuję w tej chwili, bo rzeczywiście wyszło nam świetnie tutaj wizualizacje, o które mi chodziło. Tutaj pracowaliśmy z producentem nad tym dosyć poważnie i fajnie wyszło i było fajne intro tak to wszystko zazębiło się, super, dla mnie było fajnie, natomiast ja bym jeszcze to chciał bardziej rozbudować i bardziej tak szerzej jeszcze rozbudować o kolejne elementy tego programu i to jest mój cel. Czyli to nie jest tak, że ta poprzeczka już jest na tym poziomie, na którym żeś chciał zawieszono, ona powinna, jest jeszcze wyżej, a ty do tego celu dążysz. Dokładnie tak, to jest taki zarys na razie, ale już fajnie wyszło, więc chciałbym to jeszcze dopieścić, o tak. Dobrze, to my za chwilę dopieszczymy ten wywiad. Kolejne pytanie już za moment. Zostańcie z nami. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz, by w końcu mogła spełnić się, co tylko chcesz. Na koncercie goście: Team Fabian Harmonik, Zbyszek Lmański, Gabi Gold i Sebastian Mierzwa. Dobrze, ale no tak, bo ja się chcę zapytać, jak ich oceniasz? Jak oceniasz to wspieranie twojej osoby? Powiem ci, że tego państwo akurat, będący na widowni, tego nie widzieli, ale poza sceną, na backstage'u, tutaj wsparcie było genialne tych moich gości i powiem szczerze, ja bardzo chcę im podziękować, dlatego że oni mnie wspierali dobrym słowem, doceniali w ogóle to, co wspólnie zrobiliśmy. I powiem ci szczerze, że czułem się świetnie, jak w rodzinie dosłownie. Wszyscy mnie tak jakby wspierali i dawali, wiesz, energię taką pozytywną. A jakbyś dzisiaj miał ocenić z perspektywy czasu występy tych wszystkich gości, czy jest jakiś taki, który najbardziej utkwił ci w pamięci? Wiesz co, każdy na swój sposób wniósł coś swojego, bo Gabi Gold to gwiazda zagraniczna, tak się to kiedyś mówiło w zamierzchłych czasach. I rzeczywiście z Gabi tutaj mamy kontakty już od lat, bo kiedyś jeszcze z Blue Party też śpiewając mieliśmy okazję nagrać duet, który też świetnie się przyjął. Więc Gabi, dobra, piękna, że tak powiem, piękne wsparcie tutaj z jej strony. Zbyszek Lemański, który podjęliśmy nawet współpracę i jedną z piosenek, która się tam pojawiła na koncercie, to też jest produkcja już Zbyszka Lemańskiego. Też świetne recenzje zbiera, więc mam nadzieję, że się też podobało. Harmonik to zespół, który już od dawna kumplujemy się, tak właściwie mogę powiedzieć, bo też z nimi mam świetny kontakt i bardzo się lubimy. Mam nadzieję, że z drugiej strony też. Tak. Mam tutaj nadzieję. A Team Fabian to człowiek, który ma muzykę zbliżoną, myślę, też do mnie troszeczkę, bo jest dynamiczny, takie dance'owe klimaty, które też mi odpowiadają. Także myślę, że to wszystko nam się bardzo fajnie wszystko posklejało w taką jedną smakowitą całość. No, wybrnął z tego pytania, można powiedzieć. Dobrze, ale czy z kolejnego wybrnie? O tym już za chwilę. Brzmi barwami nut, tuli jak mięciutki kot. Jest jak rajski sen, niespokojną, ciemną noc. Koncert koncertem, ale po już twoim występie, kiedy to kurtyna się zasunęła, powiedzieliśmy dobranoc, ty udajesz się do foyer i tam brylowanie, bo tu zdjęcia, uśmiechy, wywiady, no i mnóstwo pytań od fanów. No właśnie, o co pytali? Wiesz co, pytania nie utkwiły w mojej pamięci, tak szczerze mówiąc, bardziej utkwiło mi się to, co oni stwierdzili. Byli znajomi, którzy powiedzieli, że rockowi, tacy, publiczność rockowa, która lubi coś mocniejszego czasami. I oni powiedzieli, że oni na tym koncercie się ani trochę nie wynudzili, że podobało im się muzycznie, że podobało im się prowadzenie Sebastiana, że się uśmiali jak na kabarecie, świetnie się bawili, tańczyli i reagowali, klaskali, wołali i tak dalej, więc takie głosy docierają do mnie, a bardzo dużo było głosów, które zasygnalizowały, że to, co zrobiliśmy, jeśli chodzi o te intro i o te rozpoczęcie i w ogóle te wizualizacje, że trochę to przypominało już spektakl muzyczny, a nie tylko jakby sam koncert. I to jest moim zdaniem dla mnie najważniejsze. To jest ta poprzeczka. To jest ta poprzeczka, którą mam nadzieję, że uda się jeszcze trochę podnieść i
dopieścić, tak jak powiedziałem wcześniej. Czyli jednym słowem, był żeś dopieszczony po koncercie. Ach, jeszcze jak. Dobrze, już za chwilę ostatnie pytanie. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia. Jest jak kojący ciepły deszcz, co zwilża twarz. Edek, promocja twojej płyty Moja nadzieja, można śmiało powiedzieć, że cały czas trwa. Bo to też jest świeża sprawa, to jest jeszcze takie świeże wydawnictwo. Coś jeszcze w zanadrzu a propos promocji tej płyty? Wiesz co, ta płyta już jest jakiś czas na rynku. Piosenki, które do tej pory zostały zaprezentowane w formie teledysków na przykład, to jeszcze nie jest cała płyta. W tej chwili będę przygotowywać teledysk do piosenki Happy Land, bo wakacje, bo fajna pogoda, już mam świetne materiały dzięki moim znajomym, którzy takie materiały mi udostępnili. No powiem szczerze, będzie na bogato, będzie na bogato. Czuć pieniądz. Czuć pieniądz. Natomiast potem w planie mam jeszcze Bądź mi oddechem, taka balladka spokojniejsza, ale to już może gdzieś na jesień. Także jeszcze ta płyta będzie wybrzmiewać, mimo to, że już nowe piosenki powstają z następnej, ale ta jeszcze będzie przez jakiś moment, na pewno teledyski się będą pojawiały, więc jeszcze będzie wybrzmiewać. Czyli tak obrazkowo jeszcze będzie ubierany. O tak. Dobrze, Edku, to my czekamy generalnie na kolejne obrazki. Bardzo ci dziękuję za to, żeś przybył do naszego studia. Moim waszym gościem był Edek Dworniczek, czyli laureat debiutu 2023 roku Listy Śląskich Szlagierów, szlagierowo.pl. Edku, pięknie dziękuję. Do następnego razu. Za gościnę i państwa również pozdrawiam. I rączki klaszczą! Wciąż pytam siebie sam, gdzie ciągle gnam i gdzie mej drogi jasny cel? Co jeszcze spotka mnie? Co zdarzy się, gdy stanę na rozstaju dróg? Wtedy to w głowie mej obrazy mienią się jak bezbarwny film. Tak wiele dróg, że brak i król w tym filmie gram każdego dnia. I dobrze wiem, jak ważny jest czasem nawet błahy gest. Jak miód i sól, miłość i ból, ten seans niesie mi co dnia. I chciałbym, kiedy skończy się, widz ciepło wspomniał także mnie. Śmiech i łzy, i oko skrzy, i zachwyt czasem gasi lęk. Paleta uczuć jak symfonia ta, strunami harfy cicho gra. I wtedy czuję, że przepełnia serce me lęk, co niesie czas. Tak wiele dróg, że brak i król. Widz ciepło wspomniał także mnie.
i chciałbym, kiedy skończy się. Widz ciepło wspomniał także mnie. W notowaniu festopki LSS z poprzedniego tygodnia finał 800+44. Przy spadku oglądalności poza festopką był szlagier Piosenka na dobre dni. A jakżeście fest oglądali? Właśnie ten utwór na playliście Fest Topka LSS 2024 propozycje? No to już wiecie, że wróci on do grona najlepszych. A czy tak będzie? Za chwilę się o tym przekonacie. Te żywioły.